Swim for Dream w telegraficznym skrócie to przepłynięcie wpław Zatoki Puckiej, czyli odcinka z Helu do Gdyni, który mierzy sobie 18,5 km. Dlatego, żeby upamiętnić mojego dziadka, który był cudowną osobą i dzięki komu jestem tym, kim jestem, a jestem szczęśliwy z tym, kim jestem. I dlatego, żeby pomóc podopiecznym trzech fundacji, które znam i które wiem, że robią kawał dobrej roboty na co dzień. Co trzeba mieć? Wiarę. Trzeba mieć wiarę i konsekwencje w pracy. To są dwie rzeczy, bez których realizacja takiego przedsięwzięcia jest niemożliwa i to są w zasadzie jedyne dwie rzeczy, które trzeba mieć. Musi przepłynąć 18,5 km. Musi wykonać minimum 15 000 ruchów rękoma.